To był pierwszy tego typu zlot w Kaczycach, ale jak zapewniają organizatorzy, nie ostatni. Pojazdy militarne zaparkowały przed tamtejszym domem ludowym. Można je było zobaczyć nie tylko z zewnątrz. Zlot był przede wszystkim okazją do przybliżenia historii tych pojazdów, ale nie tylko. Ta nasza historia jest mało znana, mimo wszystko, że... No ale niestety, byliśmy przez ostatnie 200 lat w takich miejscach, że nasi zaborcy nie bardzo chcieli nas uczyć historii, więc każda okazja jest dobra, żeby coś o naszej historii się dowiedzieć. W organizację tego wydarzenia zaangażowali się m.in. strażacy. Druh Władysław specjalnie na tę okazję założył strój strażacki z 1917 roku. Hełm, toporek, pas i trąbka to jest wszystko oryginalne. Wydarzenie wsparli również przedstawiciele Grupy Rekonstrukcji Historycznej Powstaniec Śląski, miłośnicy pojazdów militarnych, GOK Zebrzydowice oraz Rada Sołecka Kaczyce. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.